Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie Moi drodzy widzowie, 1999 rok Linares, partie z tego turnieju były niezwykle zacięte i ciekawe Spotkali się przy szachownicy Weselin Topałów kontra Iwańczuk, Wasili Moi drodzy, bardzo silni arcymistrzowie w tamtych czasach Niezwykle kreatywni, ostra gra Przede wszystkim charakteryzuje Topałowa, Iwańczuk, wszechstronny, wspaniały szachista Uwielbiam w ogóle gościa, na jego partiach również się wychowywałem i zapraszam serdecznie, przypomnę tylko, że w tamtym roku Linares zwyciężył Gary Kasparow z wynikiem 10,5 punktu na 14 możliwych, fantastyczny wynik, no ale przejdźmy do rzeczy. To Pałow rozpoczął ruchem skoczek F3, C5 odpowiedział Iwańczuk C4 ze strony białych skoczek na C6 i D4. Partia angielska, taka trochę tutaj widać, kombinowana, można powiedzieć. No, D4 jest ruchem no, walczącym o centrum. Tak też można oczywiście grać. Tutaj Iwańczuk po prostu tego piona wziął. Skoczek wybił. No i tutaj jest szereg możliwości, jakich można stosować. Na przykład można zagrać E5. W tym momencie można i skoczek F6. Dużo jest możliwości. Raczej bicia nie polecam, bo Hetman się znajdzie w centrum, w dosyć dobrej placówce. Nie będzie żaden skoczek mógł go zaatakować, i Banczuk postanowił zagrać po prostu E6. Pozycja troszeczkę nabiera takiego charakteru obrony sycylijskiej, można zauważyć, ale nie ma tego ruchu E4, więc tego sycyli, tej sycylijskiej nie ma. G3 ze strony białych, no tutaj białe planują zrobić domek, no zrobić goniec, zagrać goniec G2, zrobić roszadę i mieć spokój, lecz ten spokój narusza tutaj posunięcie pod tytułem goniec B4 szach. No to jest wyprowadzenie oczywiście figury z tempem, z szachem no i kwestia jak zareagować. Oczywiście można zagrać gońcem na D2 i sobie gramy dalej nic tu takiego się złego nie dzieje, ale białe zagrały skoczek C3 i też się oczywiście nic złego nie dzieje, to jest normalna sprawa i teraz pytanie, czy można zbić tutaj gońcem tego skoczka. Zbić można, ale nie będzie to jakieś super dobre dla czarnych, mimo że te pionki są zdublowane i wyglądają bardzo niekorzystnie dla białych, lecz to jest dobra pozycja białych. Moi drodzy, z tego względu, że nie ma czarnopolaka u czarnych no i ten goniec ma szansę jakoś tam fajnie sobie działać po tych czarnych polach i te pionki nie mają kompletnie żadnego znaczenia, czasami skoczek B5, skoczek D6 grozi. Już wiele możliwości się tutaj otwiera to połowowi. Mogłoby tak nastąpić, oczywiście tak nie było. W tym momencie po skoczek C3 Hetman zagrał na A5. Wzmocnienie ataku na punkt C3. Uparcie tutaj, tak, zobaczcie, szósty ruch i już czarne chcą przejąć inicjatywę, aczkolwiek to jest wszystko normalne, tu się nic złego nie dzieje. Teraz, teraz pytanie, co zrobić. Skoczek zagrał w tej sytuacji na B5, ale. Pytanie jest też takie, czy można zbić na C6. Pokażę Wam kilka posunięć do przodu, co by tutaj mogło się takiego ciekawego wydarzyć. Otóż po tym posunięciu można by było zbić stępem. Pionek by wybił i pionek tutaj tego skoczka, oczywiście, do centrum wybija. I teraz pozycja jest, myślę, że. Można powiedzieć ciekawa z tego względu, że nie ma skoczków u białych. No i teraz jak zagrać w ogóle dalej białymi? Na przykład w ten sposób. I zobaczcie, że po zdjęciu piona, goniec derwa po zdjęciu piona kolejnego, wieża C1 i zdjęciu piona kolejnego, goniec C3. Bardzo ciekawa pozycja, bez trzech pionków mogłaby powstać. Z sporą inicjatywą tutaj według mnie dla białych, aczkolwiek silnik ocenia to na minus 0,30 około, więc pokazuje małą przewagę biały, czarnym, czarnych, ale myślę, że czarnymi trzeba niezwykle dokładnie grać, żeby tutaj nie wpaść w jakieś tarapaty. Aczkolwiek, jak miał wybierać, jakim kolorem teraz bym chciał grać, to powiedzmy w partii błyskawicznej lub przygotowanej troszeczkę, to mógłbym tutaj spokojnie grać białym kolorem bez tych trzech pionów. Ale to takie gdybanie, moi drodzy, w partii Skoczek zagrał na B5 i teraz D5 ze strony czarnych. No niezwykle agresywna gra. O co w tym posunięciu chodzi? Chodzi o to, że jak będzie zbicie pionka. To tutaj czasami istnieją takie zbicia na B5. Oczywiście uważamy, że tutaj tracimy, ale odbicie byłoby jak najbardziej dobre i później można by było próbować zbijać. Tutaj chodzi też o rozwój szybkich tutaj figur lekkich. No takie zaczepne posunięcie, Iwańczuk geniusz, więc sobie tak pozwolił sobie zagrać. Posunięcie A3. I w tym momencie, oczywiście tutaj zostało wybite. Pionek wybił. No, widzimy, że ten skoczek. Chcę być na polu B5, chcę próbować grać na D6, chce być aktywny. No bo jakby skoczek wybił tutaj na C3, no to powiedzmy no wygląda to źle, no bo jest taki ruch D4 na przykład i po takim ruchu można po prostu zbić. Przewaga czarnych byłaby tu bezdyskusyjna. Więc pianek tutaj wybił sobie na C3 i w tym momencie skoczek zagrał na F6. No właśnie i zastanówmy się co dalej. No bo zobaczcie że czarne dały tutaj białym spokojną drogę do zagrania skoczkiem na D6. I pytanie, czy tak można zrobić? E, odpowiedź jest e, taka, że można, ale to nic nie daje białym dobrego. Król E7 i mimo, że król nie zrobił roszady, to jest w porządku, jest bezpieczny. Można jasne, że wybić, ale zobaczcie, że ten skoczek troszkę pracy by wykonał i wybił figu wybiłby figurę, która w ogóle się nie poruszyła, więc wieża stępem sobie by weszła i byłoby cudownie tutaj dla Iwanczuka w tej pozycji. No ale można by było tak spróbować zrobić. Oczywiście jest atak na skoczka, więc ten skoczek jest nietykalny. Tutaj po wybiciu, na przykład goniec D2. Chodzi o to, że po wybiciu teraz skoczka jest C4, Hetman C5. Wybijamy, wybijamy i goniec na przykład na C3. Żeby nie stracić tutaj wieży, bezpiona są białe. Ale para gońców myślę, że nieco rekompensuje. Pozycja jest mniej więcej równa. Wydaje mi się, że no cóż, no równa. W zasadzie ciężko powiedzieć, co tutaj dalej można by było grać. No takie warianty mogłyby powstać. Dobrze, jedziemy dalej. Po skoczek F6. Topałow postanowił zagrać gońcem na G2 czyli stawia tutaj na roszadę, na rozwój przede wszystkim, tak, po roszadzie czarnych Hetman zagrywa na B3, moi drodzy o, właśnie, właśnie. I to jest błąd, który będzie słono kosztował tutaj cenę rozwoju tutaj figur, właśnie białych. Z tego względu, że Iwańczuk nie dość, że ma zrobioną roszadę, to jeszcze ma ruch wstępem i wybija na C4 po wybiciu. Jak dalej próbować tutaj sobie radzić w tej pozycji? Otóż zauważmy, że stoi to wszystko świetnie, brakuje tylko gońca, który jakby wyszedł do akcji, to byłoby, byłoby już cudownie, więc jak graj Wańczuk. Ja często wspominałem, że w grze tutaj Węczuka jest tak, ja mam takie przynajmniej wrażenie, że on potrafi tymi figurami w fajny sposób, naturalny, płynny sposób wyprowadzać te figury, lekkie szczególnie i właśnie to robi takim prostym posunięciem E5 i ten goniec za chwilę tutaj wędruje na E6. Zobaczcie, skoczek w lat na D6. Problem białych jest taki, że nie zrobiły tutaj białe jeszcze roszady, ale nie ma na to czasu. No bo e, zobaczcie, że jak na przykład by nastąpiła tutaj roszada, to ten goniec E6 e, robi ogromne problemy przeciwnikowi. Po takim ruchu wieża na przykład na D8. I Hetman no musi się nieco odłączyć chyba od skoczka. Jak skoczek D6, to nie wróży tu absolutnie e, no nic dobrego. Hetman C7 powiedzmy, i wszystko e, graj buczy, można powiedzieć. Po ruchu E5 e, Skoczek od razu zagrał na D6 i goniec Stępem na E6 Zobaczcie, że w ogóle tutaj Iwańczuka nie obchodzi straty Jakieś pion, straty pionków, czy coś w tym stylu On wyprowadza Figury, jakbyśmy wzięli na B7 Powiedzmy i goniec by wybił Tu Hetmana, skoczek wybił, skoczek wybił I tu na końcu wybijamy No to pozycja jest bezdyskusyjnie lepsza Czarnych, wygrana No jest wygrana oczywiście, bo to dwie figury y, Za wieżę i żadnych perspektyw Na aktywną grę właśnie tutaj y, Topałów by nie miał Po gońcu E6 Hetman zagrywa sobie na D3 I teraz następuje naprawdę bardzo Ciekawe posunięcie Ciekawe, silne Arcymistrzowskie niemalże. Proszę, spróbujcie zatrzymać materiał, spróbujcie pomyśleć nad zagraniem tutaj czarnych, jak można by było fajnie, aktywnie sobie jeszcze tutaj pograć w tej pozycji. Otóż, moi drodzy, E4, kto znalazł ten ruch i zrozumiał mniej więcej ideę, gratuluję. Prosta sprawa, znaczy prosta, jak się analizuje, oczywiście, w partii jest o wiele ciężej czarne chcą otwierać kolejną linię, nie dając w ogóle oddechu tutaj przede wszystkim figurom i poniekąd tego skoczka stąd wykurzają można powiedzieć. No bo skoczek wybił i nie za bardzo wiadomo jak dalej tutaj by było można grać, oczywiście jakby nie wybić na e4. Skoczek po prostu wybił i goniec wybił. Zobaczcie, jest atak na h7, ale silny szachista doskonale o tym wie, że takie pionki są jeżeli miałbym się poruszyć pionkiem na H6, teraz to jest totalnie strata tempa. Nie ma takiej potrzeby. Absolutnie nie ma takiej potrzeby grania. Gramy na rozwój wieża AD8. Prosty ruch. Jeżeli będzie bicie król H8, to to samo byłoby co w partii. A nawet jeszcze gorzej, trochę dla białych, bo ten goniec na H7. No miałby problem, byłby przyklejony tutaj król i hetman musiałby cały czas pilnować. No w zasadzie to jest jeszcze gorzej niż to co poszło w partii. W partii hetman zagrał od razu na C2 i teraz moi drodzy kolejne bardzo ciekawe, agresywne zagranie, bo wydawałoby się, że białe tutaj już są bezpieczne i sytuacja się ustabilizowała, jakby tak było, no to pion więcej myślę, żeby wystarczył do zrealizowania tutaj tej pozycji na korzyść właśnie białych. No, ale niestety, niestety, Iwanczuk znajduje, niestety, dla białych znajduje fantastyczne zagranie. Skoczek D4. Zobaczcie, skoczek na D4. Tutaj pięknie wszedł w centrum i bezpośredni atak nie można zbić. Przypominam, jest związanie. Hetman zagrywa na B2. I teraz w zasadzie można powiedzieć, że jest taki najbardziej kluczowy moment w partii, chociaż E4 był takim ważnym momentem, ale mimo wszystko, Przepiękne zagranie ze strony czarnych. I teraz zostaje Was na kilka sekund. No, oczywiście materiał można zatrzymać i sobie pomyśleć dłużej. Moi drodzy, co zagrać czarnymi? Co teraz zagrać czarnymi, żeby te partie no, wygrać? Po prostu wygrać. Uwaga, 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 moi drodzy. Przepiękny ruch, skoczek E2. Poniekąd trudny, poniekąd niezrozumiały na samym początku, ale sprawdźmy, co tutaj się dzieje. Dwie opcje, król albo Hetman bije. No to bierzemy pod uwagę. No bo jak nie zbije, no to skoczek wziął piona, wszedł w obóz przeciwnika i jest świetnie, tak? Jeżeli Hetman zbija, to bardzo łatwe zagranie. Hetman C3, król F1. Tu jeszcze możemy ładnie wtrącić szacha. No to posunięcie oczywiście nic nie daje, bo jeszcze wieża wchodzi na E8, więc na przykład po król G1 jest Hetman A1 i. Straty materialne, atak na przeciwnika, koniec partii, nie ma co dyskutować. Król w tej partii zbił na E2, co też oczywiście no, jest opcją, ale już nie jest taką dobrą opcją, ale trzeba bardzo dokładnie też grać czarnymi. Przypominam, że figura mniej i e, jak kontynuować partię dalej. E, mianowicie wieża zagrała z F na E8. To wygląda świetnie. Zobaczmy, tutaj wieża już patrzy na króla pośrednio i trzeba jakoś reagować. Ciężko powiedzieć, no po F3 będzie F5 i robi się naprawdę gorąco. Te wieże są mega aktywne. Goniec zawsze z odsłony może wyskoczyć. Hetman jest bardzo tutaj mobilny z jednej i z drugiej strony. Bardzo ciężka sytuacja. Hetman zagrywa na B4. I Hetman H5 szach. Proste posunięcie, taki ruch nie działa, bo jest goniec na przykład na G4 z szachem. Wybijamy, no wszystko tutaj w zasadzie leci. F3 zostało zagrane. No i oczywiście jak kontynuować partię? Dosyć prosty sposób, zobaczcie F5. E, wiadomo, chcemy tego gońca stąd wykurzyć, otworzyć linię dla wieży, przypominam. No ale jest ruch G4 bardzo taki wtrącony i nieprzyjemny z jednej strony. E, oczywiście ta partia i tak jest już bardzo trudna dla białych, a Hetman zagrywa sobie na hadżu. Zobaczcie, kolejna groźba z szachem i opcja wzięcia wieży. Po prostu totalna masakra. Tutaj Pionek wybił na G5 i o dziwo czarny tutaj nie zagrały Hetmanem na G2, tylko po prostu goniec zbił na F5. Zobaczcie, nic się nie dzieje dla czarnych złego. Cały czas jest podważanie tutaj ataku na E4. Konsekwentnie do celu. Hetman dał szacha, oczywiście król H8, e, i teraz wieża zagrała na E1. Moi drodzy, ostatni ruch w partii został wykonany, i tutaj białe się poddały. Jaki ruch wykonać, aby zwyciężyć w tej partii? W ogóle fantastyczne zagranie. Zresztą dużo jest posunięć, które są dobre, tak naprawdę, ale efektowne jest zagranie wieża na E4. To Pałów poddał. E, z prostego powodu, no jak e, w zasadzie, no nie wiem, gdzie ma król odejść. Tutaj zaraz Maty wchodzą. Po wybiciu jest koniec partii e, ze względu na goniec G4. Jeżeli król zagrywa na F2, no to król H2. Jeżeli król E3, to mamy Mata na G3. Jeżeli król zagrywa na F1, to mamy Mata na H3. Fuh, można powiedzieć, e, Majstersztyk, Mr. Iwanczuk fantastyczna partia. E, no cóż, polecam, polecam tego arcymistrza, żeby e, nauczyć się zrozumienia szachów po prostu. Serdecznie pozdrawiam, życzę zdrowia, cześć.